Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz, jestem country managerem słowackiego domu maklerskiego Finax. Finax, jak już powiedziałem, pochodzi ze Słowacji, tak samo jak Janosik. I w tym programie uczymy, jak troszeczkę bogactwa uczknąć z tego rynku kapitałowego, a właściwie moi goście uczą. Dzisiaj jest to wyjątkowy gość i w wyjątkowym miejscu, bo gościem jest Tomek Narkun, dyrektor jednego z największych deweloperów, albo największego dewelopera w zachodniej Polsce. Inwestor giełdowy i specjalista od rynku nieruchomości. Ja wiem, że też bardzo się rynkiem nieruchomości interesujecie, więc będzie pewnie okazja, żeby porównać trochę rynek nieruchomości do rynku akcji. A przede wszystkim autor koszulki, w której jestem tutaj obecnie, WIG20 to the Moon. Pokażę może wszystkim, którzy mają akurat YouTube'a, a nie tylko podcast. Cześć Tomku, powiedz, jaka idea przyświecała, jak tworzyłeś tą koszulkę? Cześć, z budowlanym pozdrowieniem dla wszystkich. Jeżeli chodzi o koszulkę, to jest taki dość śmieszny temat, ponieważ wstałem rano i po prostu pomyślałem, że trzeba zrobić taką koszulkę i zaprojektowałem na Corelu i wysłałem do drukarni i zrobili pierwszą koszulkę, drugą, trzecią, a teraz już nie mogę się odpędzić po prostu od zapytań o tą koszulkę. Drukarnia też się dziwi, co tyle koszulek zamawiam, także bardzo się cieszę, tym bardziej, że oddaję ją przy tym celu, po kosztach, nie zarabiam na tym, to jest dla tutaj społeczności twitterowej i jestem z tego dumny, że udało mi się takie coś zrobić, tym bardziej, że koszulka jest bardzo śmieszna i ogólnie nawiązująca do naszego bananowego rynku, ale naprawdę czasem jak chodzę nawet w tej koszulce po markecie, to ludzie mnie zaczepiają, gdzie można taką kupić, to jest bardzo, bardzo, widzę, że duża nisza na takie koszulki, ale porządnej jakości musi być, ja na to stawiam i tak jest. Ja potwierdzam, jakość jest świetna i co najważniejsze, od kiedy ją noszę, od kiedy dostałem ją od Tomka, to WIG20 faktycznie szybuje coraz wyżej, już chyba coraz bliżej rekordu. Myślisz, że ten rekord w tym roku może paść? Na WIG20? No takie duże prawdopodobieństwo jest, że będzie rekord i to chyba najpierw ty odczarowałeś ten rynek, tak, nad Wisłą. A teraz nawet za granicą, bo widziałem, że w Hiszpanii czarnoskórzy noszą te koszulki WIG20 to the Moon i sztucznym złotem jakby tutaj machają. Także myślę, że to jest dobry talizman na przyszłość, na pewno. Teraz jest plan, żeby Elon Musk założył też kiedyś, więc jakby... Znaczy mam plan pewien, który może zdziwić tutaj, ale nie będę głośno mówił, kto założy. Ktoś z rządowych sfer, ale jestem bliski tutaj namówienia tej osoby i może być to dobry sygnał, taki, mogę być takim naprawdę impulsem, który zrobi, namiesza. No to teraz mnie zaciekawiłeś podwójnie. Ja od razu przepraszam, za te szumy przepraszam, jeśli ktoś tutaj nas słucha tylko w audio, ale Tomek siedzi na dachu wieżowca, więc trochę tam wieje i stąd nie wszystko da się wyciąć w postprodukcji, mam nadzieję, że to będzie jednak zrozumiałe. Tomku, ja mam taki stały kwestionariusz i pierwsze pytanie jest takie, może musimy się trochę cofnąć w czasie, bo już wiemy teraz, że jesteś wielkim generatorem zysków na GPW i producentem wielkich koszulek, znanych koszulek, ale jak to się wszystko zaczęło, kiedy zacząłeś inwestować? Powiedz tam trochę o swojej przygodzie z rynkiem kapitałowym. Powiem tak, rynek kapitałowy może to nie jest jakąś moją wielką domeną, bardziej rynek nieruchomości. Od 2003 jestem w branży deweloperskiej, czyli jako powiedzmy gówniarz jeszcze na studiach. Nigdy nie miałem innej pracy, nigdy nie miałem innych zainteresowań niż mieszkaniówka, budowa i rynek pierwotny. W zasadzie rynek wtórny mnie nie interesował praktycznie nigdy, tylko budowanie. Poszedłem na staż do pierwszego dewelopera w 2003 roku i tak już jakoś stało w mojej branży. Na początku nawet pracowałem rok za darmo, żeby tylko nauczyć się tego zawodu, bo byłem tak zdeterminowany, żeby jakby czegoś, jakąś wiedzę posiąść, więc tutaj byłem, deweloper nic mi nie płacił, więc że tutaj z własnych środków się gdzieś tam pobocznych utrzymywałem, ale dzięki temu myślę, że zaszedłem no dość daleko i mam radę też do młodych osób, które zaczynają pracę, żeby naprawdę nie,
nie od razu rzucać duże kwoty, pieniądze, tylko idźcie w zainteresowania, na pewno was docenią. Najgorsze dla pracodawcy jest od razu rzucać kwotami. Uwierzcie mi, warto zaryzykować i iść w tym kierunku, nawet kosztem mniejszych zarobków, ale to się na pewno w przyszłości odbije na was pozytywnie. To a propos przyszłości, z czego byś miał emeryturę? Czy powiem tak, jeszcze wracając do, bo mam ciekawą historię związaną z moim poprzednim, jakby doświadczeniem. Ja przeszedłem przez ten kryzys 2008 roku. Znaczy, byłem w tej branży deweloperskiej w 2008, 2007 roku, 2013 i tak dalej. Także ja mogę powiedzieć jedno, porównywanie okresów tego dzisiaj, którego potocznie nazywamy bańką, a nikt tak naprawdę nie wie, co to jest bańka, nikt nie potrafi mnie zdefiniować, bo ja się pytam, a co to jest tak naprawdę bańka? Nie wiem, a kiedy pęknie, tylko jest takie jedno pytanie. Ale ja pamiętam ten 2007-2008 rok, to naprawdę było w ogóle nie do porównania. Były takie sytuacje, że przede wszystkim kredyty dostawał praktycznie każdy. Trzeba było mieć tylko wypełnione dobrze oświadczenie, tam kolega wpłacał na konto drugiemu koledze po tam określoną sumę, niby to były zarobki. Ja pamiętam taki bardzo fajny historię, że mój kolega, który grał w ping-ponga, dostał kredyt na 3 mieszkania dwupoziomowe i ponieważ sobie umiał zakombinować, jeszcze potem banki do niego dzwoniły o kredyt po wykończenie. Co było śmieszne i ten hype na nieruchomości był tak ogromny, że otwieraliśmy biuro sprzedaży o godzinie 9, a o 7.30 już stali ludzie pod biurem. Tego dzisiaj nie ma, dzisiaj troszeczkę jest rozsądniej. Mało tego, zapisywaliśmy klientów na kartki, to było akurat w Poznaniu, pamiętam wtedy, mutowaliśmy przy Batorego, to zapisywaliśmy klientów na kartki, bo nie nadążaliśmy z pisaniem umowy, dopiero umowy wieczorami szykowaliśmy i oni sobie odbierali. I były takie sytuacje, że na przykład przyszedł pan, dawał swoje dane do umowy, stanął w kolejce znowu na koniec, bo okazało się, że się jeszcze jego szwagier chce. Także takie były sytuacje w tamtym okresie. Rzeczywiście to wszystko wynikało naprawdę ze złego podejścia banków i upychania we franki, które są tanie. Kredyt mógł dostać nawet ping-pongista, także tutaj nikt mi nie powie, że nie, można było tak zakombinować, że można było kupić sobie 3 mieszkania na kredyt we franku i tak to jakoś się działa. Dzisiaj jednak koszt, jakby cena nieruchomości, jak tak patrzę nawet na tą budowę, to koszt wytworzenia jest ogromny. Z bańką mielibyśmy do sytuacji wtedy na przykład, jeżeli koszt budowy byłby 2000 zł, a sprzedawalibyśmy za 12 tysięcy zł, tak? Jakby marżowość wcale aż tak nie zwiększa się w związku z ceną nieruchomości, ponieważ no, koszty budowy są przeogromne, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc cały czas są podwyżki. Już nawet myślałem, że trochę stal spadnie ostatnio, znowu parę procent w górę dostaliśmy tutaj wycenę, także nikt nie wie, co nas czeka, szczególnie w kontekście cen tutaj materiałów budowlanych. I tak naprawdę cały koszt nieruchomości, cała cena nowego mieszkania wynika przede wszystkim z kosztu jego budowy. No i też oczywiście z niskich stóp procentowych, które tutaj nam funduje RPP i chyba po dzisiejszych komunikatach, no myślę, że może się nawet nic nie zmienić. A te nieruchomości coś mają wspólnego właśnie z twoją emeryturą, którą planujesz? Czy to jest element twojego portfela? Tak, jest to element mojego portfela, z tym, że powiem tutaj troszeczkę na przekór, mimo że budujemy tych mieszkań tyle, ja mieszkanie nie traktuję jako inwestycję, tylko jako powiedzmy nawet spekulację. Dla mnie najważniejszą inwestycją są dwie rzeczy, grunty i garaże. I to są dwie rzeczy, w które ja inwestuję od lat. Jak na razie z garaży jest o wiele lepsza stopa zwrotu niż z mieszkań, mało kto o tym wie. Bywa coraz lepszych samochodów, coraz więcej osób, coraz więcej płaci za wynajem garaży, a grunty jest to doskonała lokata jakby nadwyżki finansowej, gdyż no nie spodziewam się, żeby była, nawet jeżeli będzie jakiś spadek na mieszkaniach, to nie spodziewam się, żeby był spadek na gruntach. Generalnie Mark Twain powiedział kiedyś taką bardzo fajną sentencję, że najlepszą inwestycją na ziemi jest ziemia. Więc ja myślę, że się z tym zgadzam i tym bardziej, że idzie u nas w Polsce era domów, która się niedługo zacznie i będziemy naprawdę budować na potęgę domów. Już teraz deweloperzy wysyłają nawet do mnie zapytania, gdzie można ewentualnie kupić.
duże połacie terenów pod domy, bo wiedzą, że ta masowa deweloperka, no jeszcze tak 2-3 lata i ona nie będzie wcale aż tak nie będzie takiego stania, jak to się mówi, jak teraz. Będzie się rynek przesuwał w kierunku rynku domów. Takie są prognozy w Polsce. Także szukać działek i kupować jeszcze grunty niedoszacowane, niedocenione, które dzisiaj mogą się wydawać mniej atrakcyjne, ale za parę lat na pewno myślę, że będą z tego dobre zyski. Tak samo mam radę, żeby kupić sobie kawałek gruntu takiego rolnego dla własnych potrzeb, dla własnych upraw, bo możemy się zdziwić za 10-15 lat, że będzie nam to bardzo potrzebne. Teraz rozumiem. Grunty, garaże, ale to są mało płynne jakby takie obiekty inwestycji. A w czym trzymasz poduszkę finansową, jeśli ją w ogóle masz? Znaczy mam poduszkę, nawet wziąłem ją ze sobą. To jest moja poduszka finansowa i ja mam taką radę dla wszystkich. To jest oczywiście, nie jestem jakimś wybitnym finansistą jak ty, Przemek, czy inni, ale najważniejszym składnikiem poduszki finansowej to jest gotówka. Także jeżeli macie możliwość, to ja jestem trochę starej daty nauczony, także taka poduszka finansowa jest dla was chyba będzie najlepsza, czyli po prostu zbierać cash i chować ją w poduszkę. I nie patrzeć na to, że mamy dzisiaj inflację, możemy mieć za parę lat deflację, nikt o tym nie wie. Generalnie zawsze ten pieniądz gdzieś się przyda, tak? Jeżeli bym miał poduszkę finansową w jakichś obligacjach, w jakichś innych rzeczach, no ciężko to jakby wycofać z dnia na dzień. Że najważniejsze jest to, żeby mieć zabezpieczenie takie, to są pieniądze jakby na czarną godzinę, ja mówię o takiej poduszce finansowej, rozumiem, na czarnej godzinę, tak? Nie mówimy o inwestycjach innych. Także jeżeli chodzi o taką poduszkę finansową, trzymać cash w poduszce i będzie dobrze. Jak ktoś nie widział, tylko nas słucha, to Tomek właśnie wyciągnął wielką poduchę, rozpiął zamek i z niej wyciągnął banknoty 100-złotowe, więc rozumiem, że w walucie krajowej jednak tą poduszkę trzymasz. Tam, gdzie mieszkasz, tam taka waluta. No dobra, to teraz jestem bardzo ciekawy, jak zilustrujesz kolejne pytanie, kolejną odpowiedź, pasywnie czy aktywnie? Aktywnie. Pasywnie, znaczy pasywnie i aktywnie. Pasywnie to grunty i garaże, to jest na długi termin, a aktywnie to jest czysta spekulacja na mieszkaniach, no przyznam się, że też tak robię, no ale kto ma trochę, powiedzmy, dość, wie, co można kupić taniej za miesiąc, za dwa, za trzy, sprzedać drożej, to tak. No jest, powiedzmy, aktywnie to akcje firm budowlanych, także w tamtym roku zakupiłem PKBEX, Mirbud. Myślę, że PKBEX będzie tutaj moim zdaniem w długim terminie bardzo dobrą inwestycją, ponieważ to jest firma, która produkuje prefabrykaty i bardzo się rozwija. Byłem nawet na ich hali produkcyjnej, to wygląda naprawdę doskonale. Oni cały czas się rozwijają, mają ogarniętych ludzi na miejscu i trzeba tak po prostu... Ja zazwyczaj uwielbiam wykresy, tabelki, uwielbiam makro, ale... Powiem tak, najlepsze badania są na ulicy, tak samo jak badam sentyment fliperów na ulicy, rozmawiam z nimi, z ludźmi, rozmawiam z klientami, rozmawiam, gdzie wiem, że ich te ceny już przerastają, to tak samo jak dzisiaj spojrzałem sobie na budowę i zobaczyłem, kto pracuje, jaki przedział wieku, no to wszyscy są praktycznie 50+, młodzi i młodych nie ma na budowach, więc moim skromnym zdaniem prefabrykacja i montażyści to będzie coś, co będzie to przyszłością budownictwa. Może nie za rok, za dwa, ale za parę lat i PKB mocno będzie uderzał w branżę deweloperską. Myślę, że już uderza, bo zbudował nawet kilka budynków mieszkalnych i rodzinnych i nawet mają o tym bardzo dobre opinie. Także tutaj bym się skupił na PKB-ie, na Mirbudzie, na innych takich dużych wykonawcach robót, bo będzie ich bardzo brakować i ich ceny będą wykonawstwa rosły. Oczywiście, jeżeli się ustabilizują ceny materiałów budowlanych. Okej. Okay. To muszę w tym miejscu dodać, że Janosik nie stanowi rekomendacji. Tak, no ale pytałeś się, jakie akcje to budowlanka ja naprawdę. Nie, ja się bardzo cieszę, że szczerze powiedziałeś, bo ludzie jednak, moi goście również czasami migają się z konkretną odpowiedzią. Tutaj była konkretna odpowiedź. To teraz powiedz na pytanie globalnie czy lokalnie? Wiesz co, na pewno lokalnie, gdyż taka zasada jest, że nie wchodź w coś, czego nie znasz.
Także wydaje mi się, że to jest wielkie ryzyko. Jeżeli widzę potencjał na przykład w zachodniej Polsce, że gdzieś może się coś rozwijać, że będzie jakaś strefa, że będzie osiedle domów, tam staram się szukać gdzieś gruntów, kupować. A jeżeli chodzi o globalnie, no to ja tego nie zrobiłem, ale co ja bym zrobił i prawdopodobnie może się do tego przymierzę, to kupiłbym nieruchomości nad morzem w Albanii, które są strasznie niedoszacowane. Tam można sobie kupić apartament z widokiem na morze do 200 tysięcy złotych, gdzie naprawdę mam znajomych, którzy mają tam mieszkania i mają wynajem więcej naprawdę niż nad polskim morzem, gdzie nad polskim morzem przypomnę, że ostatnie oferty na przykład w Świnoujściu sięgają 50 tysięcy za metr, a nowe tak naprawdę w pobliżu morza no to jest 20-30 tysięcy na pasie zachodnim. Także to moim zdaniem jest już troszeczkę pociąg odjechał, nie kupowałbym tego. Naprawdę Albania, ewentualnie drugi kierunek to Gruzja. I to w perspektywie 10 lat, jak troszeczkę się zagłębiłem w temat tam na miejscu Albanii, wiem, że tam będzie lotnisko koło Sarandę, tam jest rozwój turystyki, może wejdą do euro, kto to wie, jak wejdą, to super. To wtedy tylko na plus dla inwestorów. Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma trochę nadmiaru gotówki, to nie zastanawiałbym się, bo jeszcze mają 2 lata ten i przyszły sezon na kupno po dobrej cenie w Albanii. Okej, okay, czyli, ale teraz, dobra, to wiem, ale wróćmy teraz z tej Albanii, z tej Gruzji do Polski, bo wiem, że patrzysz na polski rynek nie tylko przez pryzmat koszulek, ale też jak inwestujesz. Jakbyś mógł jedną rzecz tylko zmienić na polskim rynku kapitałowym, to jaka by to była rzecz? Zresztą nie wiem na polskim rynku kapitałowym, co bym zmienił. Zmieniłbym na pewno na rynku nieruchomości, ponieważ no, nie jestem aż takim specjalistą z finansów jakby, ale jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, na pewno zmieniłbym ustawę o najmie mieszkań, tak? Bo teraz jest ta ustawa, która część inwestorów jakby odstraszy, bo są jakieś okresy ochronne, nie można człowieka wyrzucić z mieszkania, jak nie płaci. Powinno być po prostu jedno proste zdanie, że jeżeli nie płacisz drugi miesiąc, to opuszczasz lokal. I wtedy by sprawa była rozwiązana. Ja mam przykład tutaj wielu klientów i znajomych, którzy szukali, bardzo uczciwi ludzie, którzy szukali mieszkania na wynajem. Ona jest w zaawansowanej ciąży. No i mieli naprawdę ogromne problemy, bo ludzie mają obawy, że jednak to mieszkanie nie zostanie im wynajęte, bo ze względu na ciążę, na dziecko, że jak nie będą płacić, nie będzie można ich wyrzucić. Oni naprawdę chcieliby płacić. Ale mówię, uproszczenie prawa najmu będzie naprawdę dla wszystkich dobre. I dla rynku, i dla najemców, i dla wynajmujących. Okej. A twój największy błąd inwestycyjny? Słuchaj Przemek, no mój największy błąd inwestycyjny, znaczy jakiegoś wielkiego błędu nie popełniłem, ale jeżeli miałbym się cofnąć, to bym więcej ryzykował. Może bym więcej też odkładał pieniędzy, nie wydawał. Tak patrząc teraz z perspektywy, jak miałbym doradzić coś młodym ludziom, nie idźcie za swoimi kolegami, którzy szpanują samochodami, wydają tak naprawdę na rzeczy, które nie są im potrzebne, za nie swoje pieniądze, aby pokazać się ludziom, których nie lubią, tak? Także to tak to wygląda. Konsekwencja, inwestowanie w siebie, myślę, że odkładanie jakiegoś procentu przychodu, tak, albo dochodu na gdzieś inwestowanie, między innymi w Finax, to jest bardzo dobry instrument. To nie jest reklama, ale myślę, że to jest bardzo dobry akurat instrument, czyli po prostu każda część dochodu powinna być regularnie odkładana, na przykład jakieś 10-15%. A jak jest jakiś dochód niespodziewany, to nawet 50% warto odłożyć. Zobaczycie, że za 10-15 lat myślę, że możecie podziękować za tą radę. Druga jeszcze rada, taka trochę z rynku nieruchomości, którą dałbym. Jesteście młodzi, zaczynacie, nie wiecie, gdzie wylądujecie, czy dzisiaj w Poznaniu, czy w Warszawie, czy może w Berlinie, w Nowym Jorku. Jeżeli nie macie pewności co do przyszłości, nie kupujcie od razu mieszkań, nie bierzcie na siebie tego garba kredytu. Spróbujcie trochę wynajmować, zobaczycie, czy to miasto, czy dany biznes będzie wam pasował. Jeżeli dopiero będziecie pewni, to naprawdę wtedy można się zastanowić nad kupnem mieszkania, ale to też jeżeli macie perspektywę na przykład mieszkania powyżej 5-7 lat. Także nie rzucajcie się za wszelką cenę na to, inwestujcie w siebie, inwestujcie w swój rozwój, a ten wzrost cen, który nastąpi powiedzmy
z tego tytułu, że nie kupiliście, ale wynajmowaliście, uwierzcie mi, że jak dobrze w siebie zainwestujecie, nie będzie dla was żadnych problemów. Wręcz przeciwnie, będziecie mogli sobie kupić wtedy 2-3 mieszkania. Także inwestujcie w biznesy, inwestujcie w siebie, w szkolenia, nie bójcie się, podejmujcie ryzyko. Naprawdę przedsiębiorczych ludzi nam jest potrzeba, a kredyty mieszkaniowe w młodym wieku naprawdę zabijają przedsiębiorczość. I to jest pewne. Także no bo człowiek szuka podświadomie stałej pracy, żeby mieć na tą ratę, tak, także jeżeli nie jesteście pewni, nie kupujcie, wynajmujcie, dopiero jak jesteście pewni, to kupujcie. No to potwierdzam, szkoda, że nikt mi takiej rady nie udzielił 15 lat temu, czy 20 lat temu, jak brałem pierwszy kredyt mieszkaniowy, taka jest prawda i podpisuję się oboma rękami pod tym. Tomku, jakbyś na końcu jakąś książkę polecił, z której mogliby się ludzie nauczyć inwestowania w nieruchomości albo generalnie inwestowania? Powiem tak, książek jest wiele i wiele książek jest takich i lepszych i gorszych, ale jest jedna podstawa, którą każdy powinien wiedzieć, to jest elementarz ekonomii. To jest coś, co tak naprawdę powinny już uczyć dzieci się w szkołach w klasach 3, 5, 6, nie ma tego w polskim szkolnictwie, mamy inteligencję finansową, jaką mamy naprawdę. Z wieloma klientami rozmawiam. Zresztą ja sprzedałem ponad 2500 mieszkań ogólnie w życiu, także naprawdę ja wiem, co ludzie myślą, co ludzie, jak ludzie liczą, ludzie nie liczą. Ludzie po prostu liczy się rata kredytu tu i teraz i nic więcej tak naprawdę. Co będzie za 2 miesiące, 2 lata, 10 lat, ile się spłaci tego kredytu, nikt tego nie liczy. Uwierzcie mi, młodzi ludzie tego nie wiedzą. Nie mamy po prostu wiedzy finansowej. Elementarz ekonomii to jest coś, co powinien każdy przeczytać, co to jest popyt, co to jest podaż, jakie są relacje rynku, bo dużo osób niestety jest potem ubieranych na górkach finansowych, na wszystkim. Od, no może nie mieszkań, bo w dużym długim terminie jednak te mieszkania, patrząc na wzrost gospodarczy, na wynagrodzenia, to jednak mogą rosnąć, to bez dwóch zdań, ale na przykład na innych instrumentach finansowych, na CD projekcie, na przykład na Mercatorze, na Bitcoinie. Wiele osób moich znajomych naprawdę utopiło duże pieniądze. Po prostu tam, gdzie wszyscy kupują, trzeba sprzedawać. I to się zawsze sprawdza. Wielkie dzięki, Tomku. To naprawdę było bardzo wyjątkowe i nie tylko z racji takiej, w którym miejscu teraz jesteś, ale z tego twojej narracji, tego co mówiłeś, spotkanie. Fokus mocny na nieruchomości, ale też pojawiło się sporo o giełdzie akcji, chociaż z tych badań z różnych Polaków wynika, że Polacy nawet teraz chyba jako numer jeden traktują inwestowanie w nieruchomości, przez to akcje, obligacje, złoto i kryptowaluty. Nie? Ale w co mają? Powiedz mi, Przemku, w co mają inwestować? Kto ich kiedykolwiek nauczył czegokolwiek o inwestowaniu? No bo ja się w ogóle temu nie dziwię, bo przysłowiowy Kowalski nic nie wie o inwestowaniu, więc najprostszym inwestycją jest pójście do biura i kupienie mieszkania albo kupienie go z rynku gdzieś wtórnego prywatnie. No bo tak naprawdę powiedz mi, Przemku, no kogo znasz z twojego grona, kto inwestuje w ETF-y, nie wiem, w jakieś kontrakty na ropę, na złoto i tak dalej. To są też rzeczy, które się słyszy, że ludzie na tym tracą, a na nieruchomościach mają jednak ludzie przeświadczenie w długim terminie, no takie mają przeświadczenie, że nie stracą, więc w to idą. Nie mamy po prostu finansowej wiedzy na tyle i rozległej, żeby jeszcze ruszyć nasz rynek akcji, ruszyć nasz rynek innych, powiedzmy, nawet obligacji, tak? Także tutaj jest bardzo, bardzo ciężko. No może pokolenie teraz, jak na przykład wasza platforma ruszy z mocną promocją inwestowania, no to może w długim terminie rzeczywiście gdzieś to pokolenie 18-latków, nastolatków zacznie inwestować w inny sposób, ale jak na razie przysłowiowy Kowalski, no ja nie widzę, żeby miał jakąkolwiek alternatywę niż mieszkanie i grunt. Okej. Okay. No właśnie próbujemy edukować i w finansie. Ja myślę, że na dłuższą metę, wiesz, no trudno mi sobie wyobrazić portfele, które długoterminowe, które jakby są w większości w nieruchomościach, chociaż jak się popatrzy na strukturę inwestycji Polaków, no to faktycznie te nieruchomości chyba stanowią znaczący udział, chyba dużo wyższy niż na Zachodzie, więc jakby... No jest tak, będzie, myślę, że przez najbliższych parę lat, jeżeli zobaczymy, co się ze stopami wydarzy, co się wydarzy ze sprzedażą mieszkań, z popytem na nowe mieszkania, ale myślę, że ten pociąg będzie jechał, czy to szybciej, czy wolniej. Jakiś przystanek pewnie będzie, może się zatrzyma na parę
na parę miesięcy na przystanku, zobaczymy, znowu ludzie wsiądą i znowu pojedzie ten pociąg, no. Okej, okay. Czy daj znać tak z miesiąc wcześniej, jak już byś wiedział, że ten przystanek staje, to... Ten przystanek staje popytowy, no tutaj media jednak trochę jeszcze nakręcają tą bańka, nie bańka, ale tak jak już jeżeli rozmawiam z całymi, ze wszystkimi deweloperami, z biurami sprzedaży w całej Polsce, to jednak ten popyt spada, ale to wynika nie z tego, nie z chęci, nie z niechęci kupna nieruchomości, tylko z tego, że jednak ceny za mocno urosły w stosunku do realnych zarobków i te raty kredytu jednak się robią trochę już wysokie i są regiony, gdzie już najem jest tańszy niż rata kredytu, więc tutaj tak bym to rozpatrywał. Więc, powiem odważne zdanie, że takie półrocze, jakie było teraz pierwsze, to raczej się chyba nie powtórzy bardzo szybko, jeżeli chodzi o wolumen sprzedaży u deweloperów. Tam jeszcze był bardzo mocno do góry, ale teraz widzimy, że jednak dużo ludzi już się waha co do kupna ze względu na to, że te ceny naprawdę trochę się odrealniło od zarobków realnych. Okej. Okay. Jak słyszycie, Tomek wali prosto z mostu, nie objawia bawełnę i mówi jak jest. Bardzo Ci, Tomku, dziękuję za tą szczerość. Dajcie lajka, subskrybujcie Janosika. Naszym gościem był Tomek Narkun, specjalista w rynku nieruchomości, projektant koszulek giełdowych, no i generalnie jeden z większych pracowników, jednego z większych deweloperów w zachodniej Polsce i nadawał z zachodniej Polski. Nie wiem, czy ktoś poznał, jakie to miasto, ale niech to będzie zagadka. Może pokazać jeszcze to właśnie, trochę więcej. Nie, to chodźmy, pokażę Wam może troszeczkę, jak budowa wygląda, tak jeszcze z ciekawości. To jest dach budynku. No i słuchajcie, to są dwa połączone budynki. Na tym, co stoimy, to zaraz będzie oddany, a tamten budynek będzie oddany za rok. I powiem Wam tyle, że koszt budowy tego budynku jest 20% wyższy niż tego, na czym stoimy, a jakby odstęp czasowy bardzo niewielki, bo tylko pół roku. Także też to jest takie odzwierciedlenie tego, jak ceny zżerają po prostu na no, cały rynek po prostu i deweloperski i tak dalej. Tak? Okej. Okay. To była nauka nieruchomości w realu z Tomkiem Narkunem. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym Janosiku i na Twitterze. Dzięki. Do zobaczenia.